Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj piątek, mamy dzisiaj 8 grudnia, to jest kolejne nasze spotkanie adwentowe kolejne spotkanie o powrotach. Kochani, dzisiaj taka historia, która jest opisana w drugiej księdze królewskiej w piątym rozdziale. Dobrze ją pewnie znacie, bo jest to historia naamana. Człowieka, który był bardzo poważnie chory i który wybrał się za namową jednej ze swoich niewolnic służących do Izraela po to, bo tam usłyszał, że jest ponoć potężny prorok, który może sprawić, że go uzdrowi. Pamiętacie może tę historię, mam nadzieję. On tam idzie przekonany, że wiecie, wydarzą się wielkie rzeczy. A teraz niestety prorok, do którego poszedł, Mówi mu, słuchaj, wiesz co, wystarczy, że pójdziesz, tu jest taka rzeka, taki Jordan, tam się siedem razy obmyj. Nie, jak się obmyjesz, to no właśnie, to będzie dobrze. I on się, kochani, na początku obraził. Mówi, co ja się będę w jakichś tu ściekach po prostu mył. Ja myślałem, że on tu coś powie, jak on to mówi ręką pomacha, czyli będą, wiecie, spektakularne rzeczy, a on mi to każe jakieś takie głupoty robić. No i zabrał się i zaczął wracać do swojego domu. Na szczęście miał bardzo mądrych tych służących. I oni mu mówią, no co ci szkodzi? I napisane, Wrócił nad ten Jordan. Kani zrobił to rzeczywiście, wszedł do tego Jordanu, yy, ta woda go oczyściła i okazało się, że go uzdrowiła. Zrobił to, czym pogardzał, zrobił to, czym myślał, że to będzie absolutnie takie żenujące dla niego. Yy, okazało się, że właśnie to było mu pomocne. I potem jeszcze raz wrócił do tego proroka, żeby mu, yy, żeby mu dziękować. Kani to jest taki powrót, który oznacza pewnego rodzaju pokorę. Taki powrót, który oznacza takie przyznanie się, że Oczekiwałem za dużo, że miałem wyobrażenia nie wiadomo jakie. Kani, dzisiaj będzie trudne zadanie, bo trudno je czasem zlokalizować w nas, ale wydaje mi się, że ono jest ważne. Kani, bardzo możliwe, że od swojego życia, od Pana Boga, od swojej ścieżki od oczekujecie jakichś takich wydumanych rzeczy że jakby wasza ścieżka życiowa nie podoba wam się, bo często patrzycie na, nie wiem, na ścieżkę innych ludzi, na ich sposób życia, na to, jakim Pan Bóg, przynajmniej według was, błogosławi i sobie mówicie, moje to jest takie beznadziejne. I uwaga, koni. trzeba to oczywiście odróżnić takie dobre, zdrowe niezadowolenie ze złych rzeczy w naszym życiu. Nie chodzi o to, nie chodzi mi o to, że mamy się godzić na jakąś maliznę, w sensie, że coś na przykład złego się dzieje, nie wiem, coś złego robimy albo coś złego się dzieje w naszym życiu i mamy się z tym po prostu pogodzić. Mnie nie o to chodzi, tylko... Pomyślcie sobie, czy nie ma gdzieś jakichś takich wyśrubowanych Waszych wyobrażeń, a często nieprawdziwych, bo zbudowanych jeszcze na jakichś takich głupich oczekiwaniach. Bo właśnie, patrzycie na kogoś z boku i mówicie, chcę tak jak On. Czyli de facto nie szukacie swojej własnej ścieżki, tylko patrzycie przez kogoś innego. Może, nie wiem, macie jakieś oczekiwania, że Wasza relacja z Panem Bogiem powinna być taka i taka, i Wam ta, którą macie, mimo że macie przekonanie, że ją robicie, że się staracie, ale Wam nie wystarcza. I tak dalej, i tak dalej. Czyli chodzi mi o to, że. Pan Bóg mówi, chcę się z Tobą spotkać tutaj, teraz, w tym, w czym masz w życiu. To jest dla mnie wystarczające. A Ty ciągle żyjesz jakąś taką mrzonką o czymś nie wiadomo jakim z przyszłości, o czymś, co nie wiadomo jakie miałoby być, co nie wiadomo jakie, co miałoby znaczyć, co miałoby być jakieś super wyjątkowe i takie, jakiego nikt inny nie ma. Kani, czasem żyjemy w takich łudach, czasem żyjemy właśnie w miłości, w związkach z Panem Bogiem albo w jakichś innych sytuacjach, w takich totalnie wymyślonych po prostu pomysłach. To do nie prowadzą. Spróbujcie dzisiaj z pokorą, z takim dużym dystansem spojrzeć na te swoje różne oczekiwania i może trzeba by wreszcie z nich zrezygnować. Moi drodzy, moi kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję za to, za to kolejne spotkanie. Bardzo się z niego oczywiście cieszę. Mam nadzieję, że będzie dla was, było dla was owocne, pomocne. Widzimy się, kochani, jutro w kolejnych Roratach. Tymczasem was ściskam, pozdrawiam, błogosławie. I pięknego dnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa.